skłócił łańcuchem. Teraz chłopak liczy na fortunę Ukraina. Para połączona łańcuchem rozstała się po 123 dniach. Ukraińska para, która od walentynek była połączona łańcuchem, rozstała się. Oleksandr Kudlaj i Wiktoria Pustowitowa podjęli decyzję o rozcięciu łańcucha po 123 dniach eksperymentu. Para z Charkowa, Oleksandr i Wiktoria, skuła ręce łańcuchem 14 lutego, by sprawdzić, jak silny jest ich związek i ustanowić rekord, co najmniej krajowy, napisał portal Suspilne. Jako że często się kłócimy i próbujemy oddalić się od tej drugiej osoby, teraz będzie to niemożliwe. Czas potrzebny na rozcięcie łańcucha w przypływie złości wystarczy, byśmy ochłonęli, mówił wtedy Oleksandr. Niestety związek nie przetrwał próby. Mężczyzna powiedział serwisowi Suspilne, że relacje znalazły się w patowej sytuacji. Taka miłość mi nie podpasowała. W czwartek byłym zakochanym, dano 30 sekund na ponowne przemyślenie decyzji, a następnie łańcuch rozcięto w obecności eksperta Księgi Rekordów Ukrainy. Suspilne pisze, że para pobiła rekord kraju i świata, była połączona łańcuchem przez 123 dni. Wiktoria powiedziała dziennikarzom, że chce wrócić do pełnowartościowego życia i zająć się swoimi sprawami. Taka miłość mi nie podpasowała, przyznała. Przekazała też, że była inicjatorką zakończenia eksperymentu, podaje Suspilne. Myślę, że będziemy dobrym przykładem dla innych par, by takiego czegoś nie powtarzać, stwierdziła. Oleksandr zapowiedział, że chce sprzedać swoją część łańcucha za 3 milionów hrywien, ponad 420 tysięcy złotych.